No cześć, jesteśmy w grze Dicer kontra Paranoid. Dicer oczywiście jest w drużynie Millennium i znajduje się w górnym prawym rogu, natomiast Paranoid jest w dolnym lewym rogu. Nasza mapa to Cloud Kingdom, czyli Królestwo chyba Chmur w polskiej wersji. No i standardowo, jak to na polskie gracze przystało, lubią sobie też przy okazji może popisać. I właśnie, o co oni grają tak naprawdę, bo zazwyczaj jak wrzucam coś na swój kanał, to nieczęsto jakby, przynajmniej w dotychczasowych wideo, wrzucam rzeczy, w których oni grają tak naprawdę o nic. I tutaj właśnie Paranoid napisał, że ma dwa konta w Grandmasterze, chociaż nie wiem ile w tym prawdy, bo na tym koncie jest tylko Widzemaster. W każdym razie, o co oni grają? Będzie turniej w Warszawie, z tego co się orientuję chyba 12-13 kwietnia, albo 13-14, jeszcze szybko sprawdzę. Tak jest, 13-14 kwietnia będzie turniej w Warszawie i oni teraz właśnie grają o kwalifikację do tego turnieju. Zakwalifikował się już Neczy, zakwalifikował się już Dana, z tego co się orientuję, także no oni jeszcze tutaj będą mieli jakąś swoją szansę. Będzie jeszcze potem druga tura kwalifikacyjna, ale co jest istotne, właśnie mamy Teran na Zerga, no i mecz jest to całkiem, w sumie nie ma stawkę, bo tam będą jakieś monitory, klawiatury i tak dalej do wygrania, także całkiem fajne nagrody, zwłaszcza ten monitor, bo on będzie, no chyba jest tam warty, nie wiem, około 1300 zł, także całkiem przyjemny i też na pewno jak ktoś jakiegoś może słabszego używa, to będzie mógł sobie go ulepszyć. W każdym razie już wchodzimy do samej rozrywki. Co nam zaserwował Dicestar? Baraki, następnie ekspansja, czyli taki, no jak na teren, całkiem oklepany trochę styl, chociaż teraz dwie rafinerie są budowane i może nam przepoczwarzyć się to wszystko w coś innego. Jeżeli chodzi o Paranoida, to zagrał on stosunkowo chyba bezpiecznie, bo chwileczka. Aha, tak jest. Najpierw był hatchery, potem był spawning pool. Teraz oczywiście dwie królowe w tym samym momencie są budowane, także jeżeli chodzi o grę Zerga, to jak najbardziej również całkiem standardowo. Nam to zaczyna Rafał Kontowicz, bo właśnie tak ma na imię Paranoid. Co ciekawe, ma 24 lata, prawie 25 z tego co mi sam mówił. Czyli no już taki zawodnik, może troszkę powiedzieć oldschoolowy, czyli już taki, no on grał w StarCrafta 1 też bardzo dużo i był naprawdę bardzo, bardzo dobrym zergiem. Jak ja na niego grałem, to na przykład właśnie w tą pierwszą część gry StarCrafta, to nawet nie mogłem za bardzo z bazy swojej wyjść, bo po prostu był tak szybki, to tak dobry, że zalewał wszystkich swoimi jednostkami, po prostu był potężny. No tutaj się to troszeczkę jakby zmieniło, bo już nie trzeba być tak super, super szybkim, jak to miało miejsce w Broodwarze. Tutaj w StarCraft 2, no w dalszym ciągu trzeba być szybkim, ale nie aż tak bardzo. Zobaczymy, już tutaj ustawia swoje overlordy po mapie Paranoid. To jest niesamowicie istotny overlord, bo on będzie widział właśnie, czy co tutaj wyjeżdża z bazy Terana, czy w ogóle Teran wychodzi ze swojej bazy. To się nam tutaj bardzo liczy, z tego co się orientuję. To Dicestar jest studentem chyba na drugim roku, chyba budownictwa też, ale stuprocentowej pewności nie mam z tego co pamiętam. Marcin Wieczorek to jest oczywiście jego imię i nazwisko. Co my tutaj mamy? Trzy baraki. Zaraz faktory się tutaj podłączy do reaktora i prawdopodobnie zobaczymy heliony, bądź też miny, które jak najbardziej są jakąś tam opcją. Jednak zobaczymy teraz heliony, które oczywiście dadzą Teranowi kontrolę nad mapą, bo ona będzie tutaj bardzo istotna. I co nam zaserwuje Paranoid tak naprawdę? Jest Roachwarren, więc no nie ma Lera, czyli nie może za bardzo zbyt zaawansowanych jednostek teraz robić Paranoid. No i chyba nie zdziwimy się, jak zobaczymy tutaj po prostu duże ilości Roachy i atak właśnie Paranoida chwilkę po tym. No i to jest, szczerze mówiąc, całkiem niegłupie zagranie, jeżeli chodzi o Paranoida, zważywszy na to, co teraz tam pokazuje Dicestar, bo wjeżdżają heliony. Heliony są oczywiście bardzo słabe na Roache i po prostu ten push Paranoida może okazać się bardzo, bardzo dużym sukcesem. Zobaczymy jeszcze oczywiście, jak to wszystko przebiegnie, bo nie sztuka jest zrobić jednostki, sztuka jest jeszcze je wykorzystać. Oj, teraz całkiem szczęśliwie dla Dicestara się przekopują te kryptomory, mógł je sobie po prostu Dicestar momentalnie zniszczyć. Ograniczanie rozsiewu tej całej biomasy jest bardzo dobre dla Teran oczywiście. Zergowie się na niej dużo szybciej poruszają, zresztą sami zobaczycie, teraz roczy całkiem szybko po niej śmigają, a teraz już tak troszkę wolniej. No i będzie musiał teraz oczywiście całą tą mapę przebiec sobie Paranoid do bazy Terana. No ale zobaczymy, jaka będzie też reakcja. O wow, już tutaj nawet buduje Dicestar swoje bunkry na rampie, żeby się bronić oczywiście przed całym tym atakiem, także no lekka panika może nawet, jeżeli chodzi o obustrański. Miny teraz również budowane, one na pewno tutaj by bardzo pomogło Dicestarowi w ewentualnej obronie. Te trzy supply depoty, no spora strata będzie, jeżeli chodzi o Paranoida, ale teraz właśnie musi się też Dicestar tutaj zająć. Przepraszam, Paranoid musi się zająć właśnie atakiem dalej, bo te supply depoty to sobie ewentualnie może i tak zniszczyć, ale on chciałby jak najwięcej przede wszystkim SCV zniszczyć. Podchodzi teraz pod rampę, ten supply depot został ulepszony, daje 16 supply, bardzo istotny budynek teraz, ale Dicestar widzicie go reperuje. No i muszę przyznać, że całkiem stabilna obrona, jeżeli chodzi o Terana.
No bo sprawę on stracił właśnie tylko te 3 supply depoty. No też to, to coś jest, ale to nie jest wcale zbyt wiele. Oj, żeby teraz nie stracił jeszcze przypadkiem Dicer jakiś SCV, na pewno tego by nie chciał. No i teraz już, no, ja przyznam szczerze, że bardzo pewna obrona, jeżeli chodzi właśnie o Marcina Wieczorka. Teraz wychodzi tutaj jeszcze troszkę agresywnie, chyba nawet tak nie powinien, na przedpole swojej bazy. Teraz czekamy, jaka będzie odpowiedź Paranoida. Jest ulepszenie do szybkości dla Roachy opracowywane, również są ulepszenia dla zerglingów, no i ogólnie dla wszystkich jednostek zerga jest opracowany pancerz, naziemnych oczywiście jednostek, na przykład królowych i Roachy. Trzecia baza teraz zajmowana przez Paranoida. Oczywiście Dicer musi odbudować te 3 supply depoty, jeszcze tu może jakiś bunkier się pojawi, ta mina widzę też się odkopała i będzie małe wyjście, jeżeli chodzi o Dicer. Nie podoba mi się, że ma teraz supply block, co oznacza supply block, że po prostu teren nie może robić większej liczby jednostek, musi zrobić kolejne supply depoty, czy też magazyny, to są chyba nawet w wersji polskiej, często określane też domami przez chociażby Tarsona. Trzecia baza oczywiście w połowie już, jak widzicie, zakończona. Tutaj trochę dziwnie się wraca Paranoid swoimi jednostkami do domu, ale może będzie chciał jakoś wziąć armię Terana w kleszcze, no ale właśnie za dużo ma chyba jednostek teraz Dicer, żeby jakoś się z nimi bić. O, mina na 2 HP tutaj się zdążyła zakopać, całkiem szczęśliwie dla Terana. No i ta trzecia baza będzie teraz całkiem mocno obligowana. Brakuje jednostek oczywiście Paranoidowi, cały czas je produkuje. No chyba może zacząć właśnie to jakoś bitwę prowadzić Paranoid, tylko no bardzo, bardzo duża szkoda będzie, jeżeli on straci jednak tą Hatchery. No za chwilkę ona się wybuduje. O, wow, ładna eksplozja teraz od miny. W dalszym ciągu atakuje Darza. Steampack został użyty, Paranoid teraz podchodzi, ale jednak Paranoid go odepchnie i nie pozwoli sobie, co bardzo istotne, zniszczyć tej trzeciej Hatchery, która została już postawiona. 64 drony posiada Paranoid, więc no ja myślę, że całkiem przyzwoita liczba, jeżeli o niego chodzi, ale Dicer już posiada swój trzeci command center, on zaraz będzie mógł założyć swoją trzecią bazę i to będzie dla niego całkiem fajne. Zobaczcie, jak teraz mądrze Paranoid sprawdza właśnie swoim overlordem, czy tutaj jest jakaś baza. Takie coś zergowie robią bardzo często, bo to jest dla nich taki sygnał do tego, czy Teran będzie agresywny, czy też nie. No bo jeżeli Teran by zaekspował, czyli tutaj byłaby baza, no to po prostu by raczej nie atakował. Raczej Teranie skupiają się w takich sytuacjach na defensywie. A co teraz robi Dicer? Będzie miał miejsce podwójny jakby desant, drop z tych dwóch medivaków i prawdopodobnie jeszcze atak od frontu tymi jednostkami, co posiada Paranoid. Troszkę roachy. Na pewno Paranoid posiada wiedzę o tym, że te dropy tutaj są. Widzicie, to jest wizja Paranoida, to jeszcze jakiś skan rzucony przez Dicera, żeby zobaczyć te ukryte kryptomory. No ładna obrona, muszę przyznać tutaj, no, może nawet trochę Dicer się zapędził z tymi dropami, nie powinien chyba tak sobie po prostu spuszczać jednostek na zerga i pozwolić im zginąć. Teraz agresywny wjazd Dicera, cały czas wysyła, ja widzę tu jakieś jednostki do tego wszystkiego, właśnie Teran nie zaekspował w dalszym ciągu, co jest istotne, no ale nie, za mało jednostek ma tutaj jeszcze. Paranoid pewnie podchodzi swoimi roachami, absolutnie nie ma mowy, żeby tutaj miał jakąkolwiek możliwość niszczyć trzecią bazę. Kolejny skan rzucony niszczy te kryptomory, które no zdaje się jakby nie chcą zginąć. Tutaj jest jeszcze jeden aktywny, którego na pewno też Dicer chciałby zniszczyć, ale są roachy i to wszystko zaraz powstrzyma. No w całkiem ładnym stylu Paranoid, przyznam szczerze, że myślałem, że troszkę gorzej to będzie wyglądać, jeżeli o niego chodzi, ale już ma 66 dron. Taka trochę szatańska liczba, no ale w każdym razie zajął Dicer już trzecią bazę. Tutaj Orbital Command też nam się pewnie zaraz pojawi, żeby było oczywiście więcej mu, większe wydobycie, bo teraz właśnie tego najbardziej potrzebuje Dicer. Co ciekawe, spóźnił armor, jego ulepszenia dla jednostek będą bardzo opóźnione, ulepszenia, które są niesamowicie istotne. Sporo zerglingów tutaj widzę, też chce jakby opóźnić ten atak Dicera. Nawet 2 miny tutaj właśnie się jakieś przypałętały. Zakupuje teraz Dicer, no ale nie, Paranoid chyba tak łatwo w to wszystko nie zaatakuje. Co ciekawe, Paranoid tutaj ekspuje z lewej strony mapy, ale jest też drop, jest odpowiedź Dicera i teraz właśnie za tym wszystkim będzie gonił Paranoid, ale nie, jednak się zawraca. Uznaje, że jednak bardziej warto się skupić na tym całym ataku, no ale tu są dwa spory. Tu jest jakaś defensywa, jeżeli o to chodzi. O mój Boże, już są inwestory. Będzie mógł zdecydowanie się tutaj Paranoid obronić i nie, tutaj akurat wyjaśni sytuację, tak jest, tutaj nie ma absolutnych szans, żeby tą potyczkę wygrać Dicer. Oj, teraz szkoda, że straci inwestory jakieś, bo akurat inwestorów w tej potyczce Paranoid tracić nie powinien. Jeszcze 3 medivaki tutaj tak zgrupowane, że można by je złapać jakimś Fungal Grove, czyli tą umiejętnością inwestorów. Co ciekawe, ten drop tutaj też cały czas gdzieś jest zrzucany, ale on nie zdziała zbyt wiele. No mógłby go tutaj spróbować złapać Paranoid. Tak jest, udało się go złapać tą umiejętnością. Taki grzyb mały się na nim pojawił. Ale koniec końców i tak Dicer uciekł, bo medivaki mają takie fajne przyspieszenie, które tam co chwila zresztą widać, że jest używane. Na przykład, o, teraz
strasznie szybki jest ten Medivac, to jest właśnie ta umiejętność, która została dodana. Fert of the Swarm. Co dalej tutaj stara? Widzę, że kolejny atak chyba jest szykowany. Kolejna baza również tutaj budowana. Jeżeli chodzi o Paranoida, to wybiera on ultraliski, czyli bardzo potężne naziemne stworzenia zergów. No one są w stanie absorbować no, absurdalne ilości obrażeń. Co ciekawe, tutaj ten Medivac cały czas jest ułapany. Bardzo fajnie tutaj Dicer cały czas lata, ale co jest istotne, ten push od frontu co 2 miny musi szybko zakopać. Teraz Dicer. Fangal Grove wrzucony. Złapie czterech Marines. No ten push trwa, ale to jest strasznie mało jednostek tutaj. Zobaczcie, tutaj jest większość armii Paranoida, a tu jest takie jakby ochłapy, można by powiedzieć, sobie nawet radzą z tym całym atakiem. Chociaż teraz czwarta baza Paranoida lekko zagrożona, ale nie, wszystko załadowane do Medivaców. Po raz kolejny wraca się Dicer. Agresja trwa na pewno, całkiem intensywna rozgrywka, no tutaj się zapowiada w dalszym ciągu. 2-2 opracowywane teraz przez Dicera, czyli przez naszego terańskiego zawodnika. Paranoid również o swoich ulepszeniach nie zapomina. No te miny fajnie teraz eksplodują cały czas. Oła, kolejna mina. No lepiej w te miny nie wchodzić. Nie wchodź na minę. Jest bardzo dobra rada. No Hatchery cały czas była pod ostrzałem, ale teraz zdecydowanie zdarzył, ma Paranoid 2, atakuje to wszystko. No nie, nie może z tym nic zrobić teraz Dicer, musi po prostu zrobić więcej. No od razu od tyłu, jaki bardzo mądrze zaatakował teraz też Paranoid te infestory od tyłu, żeby właśnie się spróbować jak najwięcej z nich zabić. No tak akurat Dicer swoich jednostek wysyłać nie powinien, jest ich tutaj troszeczkę mało, ale widzę, że też jednostki Paranoida, no nie ma tutaj jakiejś bardzo dużej ich liczby. Nie może sobie chyba Paranoid pozwolić na przede wszystkim na statki infestorów. Na pewno też na to czeka tutaj Dicer. Jest też pojedynczy Marauder, który będzie to wszystko starał się zniszczyć. O wow, no i padnie ten infestor. Nie ma tutaj praktycznie żadnej odpowiedzi na to. I teraz całkiem mądrze zakopał swoje jednostki Paranoid właśnie, żeby ich nie stracić. To są tak naprawdę kluczowe. No i właśnie już na polu bitwy mamy ultraliski, 500 życia. No troszkę ulepszenia się nie najlepiej przedstawiają, jeżeli chodzi o Paranoid, ale już ma 2-2 i to już jest takie, powiedzmy, półmetek, jeżeli chodzi właśnie o Zerga i o ten cały jego potencjał, jaki teraz będzie chciał wyzwolić Paranoid. Z lewej strony widzę, że podwójny drop, chociaż w jednym z nich jest tylko jeden Marines od frontu, aż tak bardziej od prawej strony będzie teraz atakował Dicer, no ale właśnie ta baza kompletnie wystawiona teraz na ogień Terran. Ultraliski cały czas w oczekiwaniu, mały atak, w zasadzie kontratak też od Zerglingów, które chyba jednak będą się skupiały na obronie tej bazy, ale ta Hatchery absolutnie zginie, załadowane teraz do Medivaca jednostki terańskie, ale co jest istotne, ten push, gdzie są jednostki Paranoid, nie wiadomo czemu, może do końca tam wyleciał, no ale nie za wiele jest w dalszym ciągu tych jednostek terańskich, nie wiem do końca gdzie jest ten cały limit Dicera, ale podjął walkę, baza zniszczona, to jest bardzo istotne, żadne fangale póki co nie są zrzucane, dopiero teraz Paranoid z nich korzystał, w międzyczasie kontratak do trzeciej bazy, w czwartej jest Planetary Fortress, więc jest względnie broniona, strasznie dużo Medivaców muszę przyznać tutaj jest, no i ten kontratak jaki tutaj właśnie Paranoid zrobił kilkoma naprawdę zerglingami, całkiem skuteczny muszę przyznać, chociaż no tylko 8 SCV do tej pory zniszczył w tej pozycji Paranoid. No tak, wchodzenie pod rampę do Terana może nie jest najmądrzejszy pomysł, ale tutaj w ogóle nie ma jednostek Dicera. Powinien się na pewno Paranoid skupić teraz na odcinaniu ekonomii swojego przeciwnika, chociaż absolutnie to samo robi teraz Dicer. Jest drop tutaj do czwartej bazy Paranoida. No i tutaj bardzo mądrze też ustał na high groundzie Paranoid, żeby właśnie ultraliski nie mogło się w ogóle do tych jednostek dostać. Infestory teraz narażone na ogień. Kontratak oczywiście tutaj trwa. Drony są niszczone. Troszkę sobie chyba z tego Paranoid nie zdaje sprawy. Planetary Fortress tutaj też będzie zaraz pod ostrzałem. SCV starają się to reperować, ale ultraliski mają zdecydowanie za dużo obrażenia na budynki. Ogólnie mają zbyt dużo obrażenia, żeby sobie z tym poradzić. Ten drop cały czas tutaj trwa w dalszym ciągu oczywiście. 43 SCV zniszczył Paranoid. To są olbrzymie straty dla Terana. Oj, te dwa infestory, no zapomniane niestety. No, trochę szkoda, że je stracił Paranoid, ale jak się przedstawiał, 11 ultralisków mamy na polu bitwy, tylko 2 infestory, no właśnie ich liczba powinna tutaj nam lekko rosnąć, to właśnie tych jednostek troszkę teraz będzie brakować Paranoidowi, jest atak Terana, po raz kolejny Dicer decyduje się na wyjście, ale czy to jest mądry pomysł, on nie ma trzeciej bazy, on nie będzie mógł odbywać swoich jednostek, teraz, no właśnie, no jest tego trochę za dużo, ta mina jeszcze nam eksplodowała, ale ona nic już nie zmieni, pojedyncza mina oczywiście bitwy nie wygrywa i... No i cóż, 1-0 dla Paranoida, to on jest bliższy tego wyjazdu do Warszawy. No ale Dicer jak najbardziej ma jeszcze cały czas jakieś szanse. 1-0 dla Paranoida.